Chwała Bogu. Dzięki Bogu za Jezusa Chrystusa, za to, że On dalej chce pracować, że dalej nam przypomina przez swoje sługi, jaki jest prawdziwy kierunek, do czego On nas powołał i że to, co, z czego nas wywołał, jest dalej tak samo złe, jak było na początku i będzie w cały czas na tej ziemi złe, wszystko to, co nie jest Chrystusem. Wiecie, dzięki Bogu za to, że to Bóg sprawia, że te słowa mogą być przypominane, mówione, że do dnia dzisiejszego możemy rozważać słowa wypowiadane przez naszych braci, którzy poszli za Jezusem Chrystusem, nauczyli się od Niego wszystkiego, życia, pobożności, wszystko od Jezusa Chrystusa było przekazane dla nich, a oni zostawili to dla nas, a my jeszcze w Słowie Bożym do dnia dzisiejszego możemy to rozważać, możemy do dnia dzisiejszego zagłębiać się w to, korzystać z tego i karmić się tym. Chwała Bogu za to. Wiecie, chciałem się z wami podzielić takim słowem z Ewangelii Jana, 6 rozdziału. I tutaj czytamy w tym 6 rozdziale od 22 wersetu. Nazajutrz lud, który pozostał na drugim brzegu morza, zauważył, że tam nie było innej łódki, prócz tej jednej, w którą wstąpili uczniowie Jezusa i że Jezus nie wszedł z uczniami swoimi do tej łodzi, ale że sami uczniowie Jego odpłynęli. Tymczasem nadeszły inne łódki od Tyberiady, pobliże tego miejsca, gdzie jedli chleb, nad którym Pan wypowiedział dziękczynienie. Gdy więc lud zauważył, że tam nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli oni do łódek i przeprawili się do Kafarnaum, szukając Jezusa. A znalazłszy go za morzem, rzekli do niego: Mistrzu, kiedy tu przybyłeś? Odpowiedział im Jezus i rzekł: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa. O pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy, na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Rzekli więc do niego: Cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im: To jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. Rzekli tedy do niego: Jaki więc znak czynisz, abyśmy wiedzieli i uwierzyli Tobie? Jakie dzieło wykonujesz? Ojcowie nasi jedli manę na pustyni, jak napisano: chleb z nieba dał im, aby jedli. Wiecie, tutaj czytamy o tym, co działo się w życiu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I wiecie, kiedy patrzymy na tą całą sytuację, tak zacząłem się zastanawiać nad tym. Wiecie, ci ludzie szukali Jezusa Chrystusa. Ci ludzie naprawdę szukali Jezusa Chrystusa. Oni chcieli się znaleźć w miejscu, gdzie był Jezus Chrystus. Oni chcieli słuchać Go. Wiecie, coś było w nich takiego, że chcieli słuchać Jezusa Chrystusa. I widzimy, że podjęli wobec tego wielki trud, żeby spotkać Jezusa Chrystusa. I wiecie, Jezus Chrystus patrzy na tych ludzi. I kiedy patrzy na tych ludzi, wiecie, wielu ludzi na tej ziemi mogłoby inaczej spoglądać na tych ludzi, ale Jezus popatrzył w czysty sposób. Jezus popatrzył tak, jak patrzy Boże dziecko. On popatrzył w taki sposób, w jaki zagląda Ten, który wie wszystko, Ten, który należy do Ojca. Wiecie, i On mówi do nich: słuchajcie, zabiegajcie nie o ten pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa. Wiecie, tak zastanawiałem się nad tym, że wiecie, Jezusa nie interesuje to, czy człowiek fizycznie jest w jakimś miejscu. Go najbardziej interesuje to, czy on uwierzy w Niego, czy dołoży starań, oddam swoje życie dla Jezusa Chrystusa, żeby czynić to, co Jezus mówi. Wiecie, dzięki Bogu za ten czas, który my tutaj mamy. Dzięki Bogu za to, że możemy tutaj wspólnie być. Ale Jezus Chrystus chce czegoś więcej. Nie tylko tego, że tutaj jesteśmy. Chwała Bogu za to, że możemy tutaj być, ale On chce czegoś więcej. Rozjedziemy się do domów, pójdziemy w różne miejsca. Co wtedy będzie? Jak wtedy do tego podejdziemy? Czy będziemy chcieli karmić się Jezusem Chrystusem, chlebem, który daje życie? Czy będziemy dalej chcieli karmić się chlebem, który daje ten świat? Wiecie, to wyjdzie. To wyjdzie. Wiecie, naprawdę, oby nie było tak w przypadku wielu osób,
po prostu jak dzisiaj jest na tej ziemi, że wiecie, ten rok minie do następnego obozu i znowu człowiek się pojawi i zniknie. Ale gdzie wtedy był? Jezus właśnie dlatego powiedział do tych ludzi: słuchajcie, wy chcecie tutaj być, chcecie mnie słuchać, podjęliście jakiś trud związany z tym, ale co dalej z wami? Co z waszym życiem? Czy wy faktycznie chcecie karmić się tym, co ja daję? Tym, co dał wam Ojciec z nieba? Czy jednak szukacie jakiegoś chwilowego uniesienia, chwilowego najedzenia się czymś, a później znowu uciekniecie do swoich spraw? Wiecie, Jezus spogląda dalej, głębiej. Wiecie, chwała Bogu za to, że On taki jest. Że Go nie zadowala to, że wiecie, tylko ja tutaj jestem, czy Ty tutaj jesteś. Ale Go zadowala to, kiedy Ty dołożysz wiary, dołożysz starania do tego, żeby żyć w ten sposób. Kiedy będziesz wołał do Niego i będziesz wiedział, że tylko On może Ci pomóc. I będziesz szukał Jego oblicza, szukał Jego słowa, karmił się Jego słowem, będziesz potrzebował Jego w każdym swojej sekundzie życia, w każdej chwili, w każdym doświadczeniu. On tego potrzebuje i na tym Mu zależy najbardziej. On dał Tobie i mi ten czas tutaj po to, żeby tych, którzy trwają, utwierdzić, a tych, którzy gdzieś pobłądzili i są tutaj, na tej resurs